Siema. Trochę ciemno jeszcze, nie? Trochę jeszcze ciemno. Ale jesteśmy w Morskim Oku. Jest godzina po 6:00. I witamy was w programie. W dzisiejszym odcinku zabieramy was na kuluar Kurtyki, czyli taki bardzo prosty lodospad w sam raz dla początkujących, takich jak my. Wychodzimy bardzo rano z Moka, by być jak najwcześniej pod kuluarem Kurtyki, który jest popularną drogą bardzo. Dojście do niej jest bardzo krótkie, idziemy mniej więcej godzinę, może troszkę ponad. Podejście no zupełnie niemęczące, relaksujące, rozrzewkowe wręcz. O, tu idziemy, a potem idziemy... Tam. Na tego pana w kapturze. Z racji tego, że kuluar Kurtyki to jest dość popularna droga, dlatego postanawiamy z Damianem wstać dość wcześnie rano, żeby uniknąć korków na drodze. I nasze przeczucie nas nie myliło i meldujemy się pod drogą jako drugi zespół. Udało nam się wbić jako drudzy. Prawie jak zwycięstwo. No. Dlaczego kupuje się puchówki z kapturem? Za pieniądze, o, na koniec! To ruszyłem! Za ciężki jesteś! Postoję jeszcze trochę w miejscu. Gdzie ta dieta twoja? Co? Gdzie ta twoja dieta? Gdzie? Startujemy w pierwszy wyciąg. Ogólnie wyciąg jest dość prosty, tam napotykamy kilka takich proszków lodowych, ale cały wyciąg jakby nie nastręcza większych trudności. Tego dnia meteo mamy bardzo dobre, mamy praktycznie bezchmurne niebo, ale z kolei troszeczkę wieje na górze, przez co pod kuluarem sypią nam się non-stop pyłówki, które zapewniają nam dodatkowe atrakcje w postaci orzeźwiającego prysznica. I teraz wstawka jest tak... O Jezu, jak fajnie. O, wspinanie byłoby tego dnia bardzo przyjemne, ale sypiący się na łeb non-stop taki prysznic, bo to w pewnym momencie to nie był taki podmuch wiatru, gdzie posypało się trochę na twarz, tylko w pewnym momencie trwało to 2 minuty, gdzie nie możesz otworzyć ust, oczu i w ogóle ruszyć się z miejsca, bo cały czas sypie ci się na łeb śnieg. Może jakieś gogle się przydały w takie pyłówki, nie wiem. Było to przeżycie dość mocne. W momencie, gdy tam byłem, miałem dosyć. W momencie, gdy się tam stoi 2 minuty i ten śnieg naprawdę sypie się na łeb, to się nie chce w pewnym momencie. No, ale siła woli. Centralnie w kadłub ten.
dostałem w kask, rozpiął mi się kask. To jest kolejny powód, dlaczego warto nosić kask w górach. Wow! Power! Uważaj, lód idzie na dół! Trzymaj mnie, bo idę na ślepo! Nic nie widzę! Ja dostałem tak lodem w kask, że mi się kask rozpiął. Co ty mówisz? No, w środku. Myślałem, że mi się kask złamał, nie? Drugi wyciąg to wyciąg, który jest właśnie najtrudniejszy na tej drodze. Startujemy właśnie w taki kilkumetrowy prożek lodowy, wyceniony za V3 albo V4, to już zależy od warunków lodowych. Jako świeżak w tym lodowym wspinaniu, jest to moje drugie w sumie lodowe wspinanie, więc ja nie prowadzę zupełnie, ja jeszcze tego nie czuję i nie będę jeszcze przez chyba ten sezon ryzykował próby. Na razie próbuję się odnaleźć w ogóle w tych wszystkich ruchach, w tym jak to działa, jak dobrze osadzać czekany i stopy, bo tym razem trochę mi się nie udało i taki jakby błąd początkującego najzwyczajniej w świecie, walnąłem się w skroń i przez pół filmu jestem taki trochę opuchnięty. No tak się kończy, jak się za bardzo szaleje. Po przejściu tego proszku dalej już takim połogim śniegolodem dochodzimy do stanu z dwóch haków i repa po prawej stronie. Dzięki temu unikamy też bombardowania nas lodem przez osoby, które idą wyżej, albo właśnie wspomniane wcześniej pyłówki. Ostatni wyciąg to 60 metrów wspinania już w takim łatwiejszym terenie. Hej na lody! Power! Uważaj, lód! Lód! Na samym końcu drogi, na dużych blokach, mamy pętlę do założenia stanowiska, ewentualnie zjazdu. I to jest właśnie już koniec kuluaru. Można go połączyć tak jak my z jakąś na przykład drogą na Mnichu. My zrobiliśmy sobie łańcuchówkę i dorzuciliśmy do naszej drogi jeszcze Robakiewicza. Pierwszy raz w życiu cieszę się. Nie, że coś zrobiłeś, że ktoś wciągnął Mikołaj. Tylko że już mnie tam nie ma.
Podchodzimy pod mnicha, klasycznie, nie wiem już który raz. Ciekawe, kiedy nam się to znudzi. Strasznie wieje. Teraz akurat przestało, mogę o tym powiedzieć przynajmniej. I wbijamy się w Robakiewicza takim długim zacięciem w prawo uciekającym. Mamy tam trochę dry tulu, bo śniegu jest nie za wiele. Tutaj kolejny raz ja przeżywam nowe doznania, bo mamy tutaj taki wspomniany dry tooling. Miałem z nim trochę do czynienia, kiedyś z Mikołajem wspinaliśmy się na jakimś bunkrze, ale nadal jest to dla mnie dość nowa rzecz. Dużo nowych wrażeń na pewno. Rozkminiam to sobie wszystko, jak się tu haczyć rzekanem, jak wstawiać nogi. Myślę, że totalnie dużo nauki te pierwsze razy. To jest taka dawka jakby poznawania tego wszystkiego, że cieszę się po prostu, że tego dnia i byliśmy w lodzie i też udało się trochę po skale podciurać rakami, bo jest to, każda z tych rzeczy na pewno w jakiś sposób rozwija. Ciężka to zabawa. W tym zatem. Co? To. To trzeba powrzucać, bo to zbędny balast. I w trawkę. Ciach! I ciach! Jak kokuczka! Ciach! Drugi wyciąg idzie oryginalnie Robakiewiczem, troszeczkę inaczej jak my poszliśmy. Przyznaję szczerze, że nie mieliśmy ze sobą topo i poszedłem po prostu po wydeptanych śladach, bo wydawało mi się, że to jest właśnie to. Przez co dochodzimy do stanu na górnych półkach mnichowy. Ostatni wyciąg Robakiewicza wiedzie przez płytę, gdzie tworzą nam się już korki, bo jest tam już kilka osób więcej, ale napotykamy na naszych widzów. Jesteśmy na szczycie! Na szczycie mnicha! Po raz... Który będzie? Nie wiem. Nieważne. Zawsze się tu dobrze bawimy. Mimo, że wiadomo. Trochę wieje. Trochę wieje. Zjeżdżamy z naszymi nowo poznanymi widzami na dół i kierujemy się powolutku do morskiego oka na kawkę albo herbatkę. Ogólnie cały dzień myślę, że możemy zliczyć do udanych. Myślę, że na kuluarze bawilibyśmy się jeszcze lepiej, gdyby nie wspomniane pyłówki, ale zawsze to są jakieś dodatkowe atrakcje i kolejna jakaś nauka. Fajnie było. Ogólnie polecamy kuluar Kurtyki, bardzo fajnie na początek. Są wygodne stanowiska, lód naprawdę nie jest jakiś strasznie trudny. Jak jest ładnie wylany, to asekuracja też jest super. Polecam. Ale lufa. No i co, cały dzień? Tak jak wspomniałem, w trakcie, w niektórych momentach ma się totalnie go dosyć, ale gdy się zajdzie na dół i wypije herbatę ciepłą, to jest duża satysfakcja. Dzięki za oglądanie tego odcinka i zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.